Polska, ofiarowując w XIV wieku koronę litewskiemu księciu Jagielle, zetknęła się z różnymi formami cywilizacji i kultury ukształtowanymi na ziemiach leżących w kręgu oddziaływania Bizancjum. Władysław Jagiełło ufundował szereg malowideł ściennych do ozdoby wnętrz gotyckich. Stworzyło to jedyną w swoim rodzaju całość. Na terenie Polski zachowały się freski bizantyjsko-ruskie w czterech miejscach. W kaplicy zamkowej w Lublinie, w kolegiacie wiślickiej, w katedrze sandomierskiej i w kaplicy świętokrzyskiej na Wawelu. Te ostatnie ufundował Kazimierz Jagiellończyk, zdobiąc nimi swoje mauzoleum. Po raz pierwszy w impresji filmowej przedstawia się owe dzieła, mało znane i trudne do oglądania na wysokich murach mrocznych kaplic i kościołów, niszczone zębem czasu, ochraniane ręką konserwatorów. Wciąż jednak świetne, stanowiące refleks wielkiej sztuki Bizancjum, która u schyłku średniowiecza dotarła do jagiellońskiej Polski. Thank you.